Modernizowane było całe przedszkole i jest to obiekt właśnie przedszkolny, aczkolwiek jest on połączony z częścią szkolną. Prace remontowe zostały wykonane tylko i wyłącznie w przedszkolu. Przedszkole oczywiście było czynne cały czas, dzieci uczęszczały na zajęcia, zajęcia się dalej odbywały, natomiast chylę czoła ku właśnie instytucji Pelkom i Caritas, ponieważ panie udostępniły nam świetlicę wiejską i tam odbywały się przez pół roku zajęcia. Warunki były, niesprzyjające, ale daliśmy radę. Bardzo miła uroczystość, otwarcie nowo zmodernizowanego przedszkola, na które czekaliśmy już wiele, wiele lat. Udało się to wspólnym sumptem osiągnąć. Decyzja zapadła jeszcze w poprzedniej kadencji. Cieszymy się, że to przedszkole udało się w nieco szerszym zakresie niż planowaliśmy wyremontować. Znalazły się środki, także to przedszkole zostało kompleksowo wyposażone i naprawdę jest na miarę obecnych czasów. Jestem pewien, że dzieci będą do tego przedszkola wchodziły bardzo chętnie. Spotkają tutaj przyjazne, bezpieczne środowisko. Myślę, że takich warunków wzrastania możemy tylko im pozazdrościć. Miejmy nadzieję, że wszystkie przedszkola dorównają do tego standardu. Planowany zakres tej inwestycji był o wiele mniejszy, aniżeli wykonany. Na przykład elewacja zewnętrzna miała być tylko częściowa, ale postanowiliśmy zrobić ją całościowo, tak żeby te prace tutaj już zamknąć i już nie wracać z tymi pracami remontowymi w późniejszym czasie. Jest to dla nas wielkie szczęście, cała ta modernizacja, pomimo wielu trudności, które narodziły się po drodze. Były dosyć uciążliwe, ale tutaj są dosyć życzliwi ludzie, którzy pomogli wszystkiemu zaradzić. Niezwykle pomocna była tutaj pani Edyta Grzonka i panie senior Wikor, które użyczyły na czas remontu dzieciom naszego przedszkola swoje pomieszczenia, w których one przebywały. No ta przeprowadzka do klubu pań senior Wigor była dosyć uciążliwa. Niemniej jednak teraz łezka się w oku kręci, że wszystko się udało. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi. To jest nie do opisania. Nie do opisania. Tutaj to, co było w porównaniu z tym, co jest, to jest naprawdę, tego się nie da opisać. Jesteśmy naprawdę przeszczęśliwi, że nasze dzieci mają w końcu warunki godne XXI wieku. To jest najważniejsze, jeżeli dzieci są szczęśliwe, przychodzą tutaj chętnie, nic więcej do szczęścia tak naprawdę nie jest potrzebne.